Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję nie jednej, ale dwóch książek, czyli w sumie reszty całej trylogii Gdy ucichną miasta od Katarzyny M. Jurkowskiej. Mówiłam o pierwszym tomie tutaj w zeszłym roku i bardzo mi się podobało, tym bardziej, że ja wcześniej. Raczej nie czytałam post-apo, bo tutaj właśnie to dostałem od autorki, tak właściwie młodzieżówkę post-apo, czyli takie The Hundred, ale trochę inaczej. Będę omawiać dwie części, więc gdzieś tutaj pojawi się czas, w którym będzie omawiany trzeci tom. Będę musiała zaspoilerować zakończenie i pierwszego, i drugiego tomu przy omawianiu kolejnego, żeby jakoś nakreślić fabułę i to, co się tutaj w ogóle działo, ale generalnie będzie bezspoilerowo, jeżeli chodzi o całość książek. No więc w pierwszym tomie, czyli w Gdy ucichną miasta, została nam przedstawiona młoda, 15-letnia na samym początku Ula, której losy potoczyły się dosyć nietypowo. Mieszkała ona w Warszawie razem z rodziną, no i pewnego dnia musiała się z niej ewakuować ze względu na Jakieś dziwne zagrożenie. Jej ojciec był lekarzem wojskowym, więc gdzieś tam przemycił swoją rodzinę na jedno lotnisko, na drugie lotnisko i w ten sposób ula wylądowała na lotnisku w Berlinie, gdzie ze względu na niefortunną sytuację została. Tylko, że martwa, ale nie do końca. Znaczy, jasne, była martwa, a później jeden szalony naukowiec stwierdził, że. Wirus, który wyprodukował, nie może się dostać na światło dzienne, więc zostawił go jej we krwi. No i w ten sposób ulastała się ultrapotężnym mutantem. No i rozpoczęła swoją wędrówkę po w sumie bombardowanej Polsce, zbombardowanej Polsce i generalnie Europie. Jakby granice w pewnym momencie przestały istnieć. Rozpętała się jakaś dziwna wojna, nikt nie wiedział, co przynajmniej ula nie wiedziała o co chodzi, no i musiała sobie jakoś. Poradzić. No i tak to wyglądało na początku pierwszego tomu, e, pod koniec już wprowadzając w drugą część, gdy, czyli w, gdy przemówią miasta, Ula z rządzeniem losu została trochę zasypana w podziemnym tunelu e, w trakcie ucieczki do bezpiecznego bu bunkra i na takim cliffhangerze zostawiła nas e, Kasia Jurkowska. Ja byłam załamana, na no, później nadszedł drugi tom. No i tutaj budzimy się razem z Ulą właśnie w tym zaspanym tunelu, i wychodzimy z powrotem na światło dzienne. Ula znowu próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, jakby żeby tutaj trochę nakreślić timeline, kiedy Ula razem z resztą pewnej wioski ewakuowała się, to mieliśmy sierpień, generalnie lato. A kiedy wyszła z tunelu, już wszędzie zalegał śnieg i było dosyć zimno, można by powiedzieć, że jest to jakiś środek zimy. No i w tych warunkach musiała znaleźć kogokolwiek znajomego, musiała udać się w jakieś bezpieczne miejsce i tak dalej. No ale tak, na dobrą sprawę, została tylko jedno wielkie pustkowie, opuszczoną osadę i nic poza tym. I szczerze mówiąc, Kasia Jurkowska bardzo dobrze tutaj, przynajmniej moim zdaniem, to jest sam początek, oddała takie takie odosobnienie, taką frustrację, jednocześnie strach, można by powiedzieć. I w pewnym sensie trudno czytało się te sceny ze względu właśnie na te emocje, które one miały w nas wywołać, a z drugiej zostało to wszystko bardzo dobrze oddane i w połączeniu z bardzo przyjemnym i lekkim stylem autorki, mimo ciężkiej sytuacji, czytało się to świetnie. Ula w pewnym momencie natrafia na trójkę podróżników, no i przekonuje ich do siebie. No i jeden z nich decyduje, żeby zabrać ją ze sobą do, jakby, swojej wioski, swojego miejsca, swojego bezpiecznego miejsca. No i tak generalnie zaczyna się ta książka. Jeżeli chodzi o, gdy przemówią miasta, to jest to o wiele bardziej stonowany tom. W pierwszym mieliśmy bardzo dużo akcji, mieliśmy bardzo dużo światotwórstwa, mieliśmy bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak działa mutacja uli, i w drugim tomie ta wiedza jakoś bardzo się nie poszerza, ale z drugiej strony, yy, tak, sceny akcyjne generalnie, wiecie, pościgi, wybuchy i tak dalej są pewnie. Tylko, że ich jest dosyć mało. Ale co tutaj nadrabia, bo nie ukrywam, ta książka jest naprawdę świetna i moim zdaniem, właśnie ten drugi tom wyszedł najlepiej z całej trylogii. Budowanie relacji między postaciami to jest to, co Katarzyna Jurkowska robi bardzo, bardzo dobrze. Jakby wszystkie relacje, które. Ula zawarła po drodze w pierwszym tomie, były bardzo jasne i były też jasno budowane. To nie było, że z dnia na dzień nagle jej towarzysze stali się najlepszymi przyjaciółmi. I tyle. Tylko ich droga była opisana. I podobnie w drugiej części, gdzie Ula ma do czynienia z nowymi postaciami, z nowymi ludźmi, z ludźmi, którym nie ufa, no bo jakby, wiecie, są obcy. <grym> A ona jest mutantem. Trochę trudno o zaufanie w tym momencie. Tak o. Także budowa tego wszystkiego od początku, właśnie od takiego podstawowego zaufania do czegokolwiek, co się dzieje później, została tutaj naprawdę bardzo dobrze pokazana i Chyba za to najbardziej uwielbiam te części. Relacje między bohaterami są tak dobre, i do tego autorka naprawdę dobrze potrafi je wykorzystać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o granie na emocjach czytelnika, to w dobrym kontekście, ale ja w pewnym momencie miałam złamane serduszko, przyznaję, było mi smutno. A z drugiej strony trochę zaczęłam shipować ule z pewną osobą, a z trzeciej zaczynałam trochę lubić inną postać, trochę nie lubić innej postaci i tak dalej. To wszystko działo się w tym samym momencie, a nie jakby akt po akcie, scena po scenie i jakby wiecie, każda scena poświęcona innej postaci e, i, i jest to po prostu rozdzielone, tylko właśnie wręcz przeciwnie. E, wszystko działo się tak naprawdę jak w normalnym życiu. Wszystko naraz. I, no i po prostu wyszło świetnie. Co mam powiedzieć? Kawał dobrze napisanej książki. E, gdy przemówią miasta, dostajemy też trochę więcej informacji na temat świata, Poniekąd, ponieważ w pierwszej części ula w pewnym momencie została totalnie odcięta od informacji z zewnątrz. Nie wiedziała, co się dzieje w Warszawie, nie wiedziała generalnie, co się dzieje na świecie, no bo siedziała w dziczy i próbowała przetrwać po prostu ze swoimi towarzyszami. Tutaj trochę zmieniamy środowisko i w pewnym momencie dostajemy trochę więcej informacji. Gdzieś tam przewija się wątek Warszawy. Trochę więcej wiemy, dostajemy trochę więcej takiej genezy, tego w ogóle, jak do tej sytuacji apokaliptycznej doszło, ale to są tylko takie hinty, to są takie, te, takie okruszki, żebyśmy byli zaciekawieni, ale to jeszcze nie jest wszystko, co bohaterka może dostać na tacy, jakby to by było za łatwe, wiecie o co chodzi. Oprócz takich okruszków, to dostajemy trochę więcej informacji o Edenie. Eden to jest taka druga osada, tak, tak została przynajmniej określona w pierwszej części, w pierwszym tomie, że jest to taka druga osada, jest tam trochę więcej ludzi i generalnie jest to takie większe miejsce. I tam też kierowali się nas, nasi bohaterowie. Pod koniec pierwszego tomu. No więc tutaj dostałem o wiele, wiele więcej informacji, jak to wygląda, ilu tam jest ludzi, coś tam działo, i jak w ogóle co tam się wydarzyło tak na dobrą sprawę. I powiem szczerze, że ja byłam w szoku. W związku z tym, co dostałam, i nie mogę tego zaspoilerować, bo to się dzieje jakoś w połowie książki, około. Także szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego i za to też ogromny plus, bo można sobie pomyśleć jedno i przełożyć to na ten świat, i przełożyć na te warunki, i gdzieś tam sobie to przystosować w głowie. A jednak autorka ciągle nas zaskakuje i to jest bardzo fajne. W tym tomie nie miałam absolutnie żadnych obiekcji. Nic mnie nie przeszkadzało, totalnie wsiąknęłam i, i to było tyle. Jakby Naprawdę jedna z lepszych książek, jak czytałam w tym roku. A umówmy się, było bardzo dużo średniaków do tej pory, przynajmniej u mnie. Także, żeby nie przedłużać, bo no słuchajcie, ile można chwalić, <laughs> um, żeby nie przedłużać, dla mnie, gdy przemówią miasta, jest taką solidną dziewiątką i zdecydowanie ją polecam. No, tak samo zresztą, jak pierwszy tom i generalnie całą trylogię. I tym miłym akcentem przejść do tomu trzeciego, e, czyli gdy powstaną miasta, czyli finału tej trylogii i tego, co się tutaj wydarzyło. No więc pod koniec drugiej części. Ula razem ze swoją dawną ekipą. Innych mutantów, których poznaliśmy w osadzie w pierwszym tomie, planuje najazd, może nie najazd, ale taki wywiad właśnie za murami Warszawy czy generalnie pod murami Warszawy, żeby sprawdzić, co tam się dzieje w środku, żeby umożliwić zebranie pewnych informacji, które są potrzebne naszej przywódczyni, chyba tak ją można nazwać, Edenu. Ona swoją drogą bardzo skojarzyła mi się z tą prezydent z. Igrzysk śmierci i ku nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale to była ta kobieta, która zarządzała Dystryktem 13. Jeżeli pamiętacie, to mi powiedzcie, bo, bo totalnie nie pamiętam, ale bardzo, bardzo przypominała mi właśnie tę osobę. I nie wiem, czy to była kwestia tego, że Eden był bunkrem, czy tego, że po prostu taką miała aurę. Nie wiem. W każdym razie chcemy uzyskać informacje, chcemy wejść do Warszawy. No i generalnie całe, cała część drużyny e, mariny e, bez uli dostaje się pod mury Warszawy, dostaje się pod wejście. No i dochodzi do jakichś komplikacji pod koniec drugiego tomu. Znowu dostajemy cliffhanger z, z ostatnią linią dialogową. Witamy w Warszawie i to tyle, koniec, dziękujemy. Jak ja się cieszę, że nie czytałam tego tomu od razu jak wyszedł, a przynajmniej nie od razu jak skończyłam pierwszy, bo bym płakała w oczekiwaniu na trzeci. Także poczekałam aż widzę trzeci i dopiero zaczęłam czytać drugi, no i tym sposobem mogłam sobie na spokojnie ruszyć do trzeciego od razu. Ja nie wiem o co chodzi, ale Kasia Wurkowska naprawdę umie pisać pełne napięcia zakończenia. Dostajemy cliffhanger. I nie wiadomo, co się dzieje. Wiadomo, że ludzie są w Warszawie, że tam żyją, że tam funkcjonują. No i w momencie, w którym ta ekipa w sumie nie ma z nim kontaktu, Ula decyduje się na to, żeby jednak interweniować, żeby tam za nimi wejść. No a po drodze dzieją się przeróżne rzeczy. Musi zostawić w Dolinie, czyli w tym bezpiecznym miejscu, które znalazła, swój nowy Love Interest, Alka, swoją drogą Alek, jakby bardzo płakałam za, za Jankiem, ale Alka kocham. Po pewnych utarczkach, kłótniach, rozmowach i innych dialogowych rzeczach, Ula w końcu w Warszawie ląduje i widzi tam tak na dobrą sprawę dobrze wyglądające miasto, dobrze funkcjonujące miasto. Ludzie też w sumie spoko, wszystko działa, nic się tam nie dzieje, nie ma wojska, koalicji. Jakby w sumie to Warszawa wygląda z powrotem na wolną. Cały ark Warszawy jest dla mnie ciekawy. Jest ciekawy, nie jest tak, tak bardzo intrygujący jak myślałam, że będzie. Owszem, są momenty i to potężne momenty, które gdzieś tam wywróciły całą fabułę do góry nogami, i nie dało się od tego oderwać, żeby tylko dowiedzieć się o co chodzi, co tutaj się dzieje, jak do tego doszło i w ogóle. I właśnie, i tutaj dostajemy jeszcze więcej informacji. Z każdym tomem dostajemy coraz więcej informacji. To nic nie jest w żadnym momencie wszystko podane na srebrnej tacy i macie czytelnicy i masz główne bohaterko i tyle radzce. To wszystko jest bardzo ładnie rozporcjowane. W trzecim tomie dostajemy najwięcej informacji dotyczących tego, jak do tego wszystkiego doszło. Dlaczego? Co tam się działo w międzyczasie? I moim zdaniem to też zostało dobrze zrobione. Czy jestem fanką wszystkich rozwiązań, które zostały tutaj zastosowane? Niekoniecznie, jakby nie to, że coś mi się nie podobało, ale nie byłam do końca przekonana, chociaż z drugiej strony nie było to też przekombinowane. W takim, wiecie, to takie zrównoważone, ale bez szału, no nie? Oprócz tych momentów z szałem. Nie będę rzucać tutaj spoilerami, więc nie, nie będę się zagłębiać w żadne szczegóły. Chciałam tylko powiedzieć, że było tutaj o wiele, wiele więcej akcji, można by powiedzieć, że nawet więcej niż w pierwszym tomie. A w pierwszym tomie już się działo. Także to jak najbardziej doceniam. Tym bardziej, że wydaje mi się, że właśnie w tej trzeciej części ta akcja była jeszcze lepiej poprowadzona niż w pierwszym. Jakoś tak zgrabniej, bardziej wartko, jakby scen dynamiczny był bardziej dynamiczny niż w pierwszym tomie. Także tutaj jak najbardziej widać, widać ten progres w pisaniu i to mi się też bardzo podoba. Ale to, co gdzieś tam trochę nie zagrało, moim zdaniem, zakończenie. Znaczy, generalnie zakończenie całej trylogii tutaj wychodzi bardzo dobrze. Za to, patrząc na epilog, który dostajemy, bez oczywiście, wydaje mi się, że jest tam trochę za mało informacji. Jakby mamy tutaj dosyć spory przeskok czasowy pomiędzy tym, co dostajemy w końcowej akcji, a tym, co się dzieje w epilogu. I jednocześnie ten epilog jest dosyć krótki. Owszem, Część spraw się tam wyjaśnia, dostajemy jakieś odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w związku z końcową akcją. I okej, okay, ale czułam trochę niedosyt, jakby I chciałabym trochę więcej informacji, e, tym bardziej związanych z, z ulą, bo, bo coś tam zostało powiedziane, ale generalnie to tak rzucone i to tyle. I fajnie jest mieć ten niedosyt troszeczkę po przeczytaniu książki. Tylko w tym momencie też troszeczkę się oczekuje gdzieś tam kontynuacji albo jakiegoś większego wyjaśnienia, tym bardziej właśnie w epilogu, więc trochę mi tego tutaj zabrakło, ale to tak naprawdę tyle. I chciałam powiedzieć, że niestety, ale w trzecim tomie też korekta była najsłabsza. Przez ten pierwszy i drugi tom, wszystko spoko, fajnie, gdzieś tam jakaś literówka raz na jakiś czas może, ale to tak jak mówiłam, zawsze każdemu może się zdarzyć korekta korektą. Ale w trzecim tomie było tego dosyć sporo. Były literówki, były. Zdarzyło się chyba nawet zmizgenderować kogoś, z tego co pamiętam. Generalnie było sporo, sporo takich błędów na, na płaszczyźnie technicznej. Czy to bardzo przeszkadzało w czytaniu? Nie bardzo, ale no, było to zauważalne po prostu. Także no, tutaj miałam nie mówić o korekcji, jeżeli nie będzie idealna. No ale generalnie było całkiem dobrze, tak całościowo, patrząc na książkę. No i tak jak mówiłam, jest to całkiem dobry finał. E, czy podobała mi się trylogia całościowa? Jasne, że tak i jak najbardziej polecam każdemu, nawet jeżeli nie czytacie post-apo, ale siedzicie w tych młodzieżówkach i czytacie i obyczajówki, i fantazy, i wszystko, no to myślę, że po te również warto Sięgnąć, jakby cała trylogia, gdy ucichną miasta, jak najbardziej polecam. Sam trzeci tom oceniam na 8,5, także jest fajnie, to jest naprawdę solidnie napisane, solidnie napisane książki i też bardzo dobrze stworzona historia i historia i bohaterowie, zwłaszcza relacje między bohaterami. A przyznaję, że często jest w książkach tak, że jak nie mamy jakiejś dużej akcji, to jest raczej powolna książka. To jednak skupiamy się na relacjach między postaciami, i to często nie wychodzi. Albo wychodzi słabo, albo wychodzi dobrze. Słabo wychodziło na przykład w tej, która stała się słońcem. Ostatnio spojrzałam na, na grzbiet tej książki i przypomniało mi się, że była naprawdę średnia. A za to właśnie bardzo dobrze wyszło tutaj, to w trylogii od Kasi Jurkowskiej. Także nie przeciągając, nie przedłużając, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli czytaliście którąś z tych części albo całą trylogię, to koniecznie dajcie mi znać, co myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!